Cześć wszystkim, witam was ponownie na naszym kanale i dzisiaj jest już drugi dzień, kiedy jestem w Seulu. I dzisiaj moim jakby jedynym planem, co muszę zrobić, to są zakupy, ponieważ nie mam za bardzo czego ani zjeść na obiad, ani wiecie, no takich ogólnie takich podstawowych rzeczy mi brakuje. Także teraz będziemy iść do Lotte Mart, ponieważ przez to, że mieszkam dosłownie 2 minuty od Seoul Station, to mam bardzo blisko do Lotte Mart, dlatego teraz tam pójdziemy, zrobimy jakieś zakupy. Ogólnie dzisiaj jest bardzo ciepło, ja nie mam okna tutaj nigdzie i jeszcze tego nie odczuwam, jak jest ciepło, ale jest dzisiaj, ma być 29 stopni, dlatego ja się tak ubrałam tak w miarę okej, jakby jeszcze 29 stopni nie ma, jest dopiero 25 chyba, ale jest godzina 12 dopiero, także to wszystko ma być w ogóle około gdzieś tam godziny 16 i tak dalej, dlatego może po zakupach gdzieś pojedziemy sobie na przykład na Han River, bo jednak my z Wiktorią, jak byłyśmy w Seulu ostatnim razem, to była zima i kiedy było ciepło, właśnie tak jak jest teraz, byłyśmy na kwarantannie, a w marcu, jak wracałyśmy, to byłyśmy tak naprawdę już na takim, że zaraz robiło się ciepło i wiecie, 2 tygodnie później, jak my już byłyśmy w Polsce, było ciepło, także trzeba korzystać. I ogólnie, jeżeli chodzi o jetlaga, to wstałam dzisiaj o godzinie 10, tak wiecie, sama z siebie. Myślałam, że wiecie, że będę spała i spała i spała, bo tutaj nie ma okna, więc cały czas miałam ciemno. Ale też poszłam później spać, poszłam spać dopiero o 2. I wstałam o 10, dlatego tak... No, zobaczymy jak będzie dzisiaj, czy pójdę szybko spać i jak jutro będzie, ale na razie jest spoko, także idziemy. Zobaczcie, tutaj nawet widać Namsan Tower. Ogólnie szłam tutaj, mieszkam tam, o tam, i musiałam iść tu, później tam przejść przez metro, tu i dopiero tak. Inaczej się nie da, tak gdzieś z 2 minut zrobiło się 15. Bo pamiętacie dokładnie o to tutaj miejsce, gdzie teraz w tym roku ja była bagietka z widokami na te bloki? Mówiłam, że spoko wygląda na tle tych budynków, takie bagietkę. To było tu rok temu, tylko że wtedy było ciemno, dlatego przez to wiem, gdzie iść. Zobaczcie, znalazłam maseczki z BTS, w sensie maseczki takie, wiecie, które trzeba nosić i są z BTS. Wygląda tak, z tyłu jakby kogoś interesowało. I kosztuje 1200, czyli coś około 3,50. Ogólnie tak wyglądają moje zakupy na razie. I chodzę dalej, ale w większości tak chcę zamówić, więc w sumie to nie wiem, czy na tym się nie skończy. Ogólnie to jest drożej niż tamtym, w sensie pół roku temu, jest trochę drożej, no widać trochę po cenach. Znalazłam 1,5 litra lemoniady za 12 zł, znaczy no tam 10 z groszami. Patrzcie, co to jest. Widzicie, jakaś jabłkowa chyba? No, a ja też wziąłam cytrynową. Jakaś parking. Ostatnia rzecz, której szukałam, to sneakersy z BTS. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. I są też takie duże paczki. Jest Life Goes On, Save Me. Zobaczcie, ile jeszcze. Make It Right. I tak dalej. Widać, jakie są tytuły. Piosenek. Okej, a więc za wszystko zapłaciłam 8740, to są 2 sneakersy, jest ta lemoniada, 2 zupki i co jeszcze? A, i makaron. I to wszystko. Ogólnie teraz szukałam tymi pasami, żeby nie iść pod tym metrem, ale to jest o wiele bardziej skomplikowana droga i jestem dopiero w połowie i tam dopiero będzie koniec. A tam jeszcze tam trzeba było wszystko przejść i to jest tak, widzicie się tak. No, więc polecam iść no, po prostu pod metrem, a nie robić sobie pod górę. Bo tam jest po rozbudowie i jeszcze za tym są pasy i tak dalej, także no strasznie tego tutaj dużo. A nie ma takich jednych po prostu, żeby przejść wszystko.
jeszcze jakieś zawijacze, skręty i tak dalej. Jeżeli na przykład chodzi o maseczki, to w pomieszczeniach i w metrze i w ogóle w komunikacji miejskiej nadal trzeba nosić, a na zewnątrz nie trzeba. Tak zdecydowana większość chodzi, tak wiecie, jest 70%. A ja tylko tak teraz, żeby nagrać, to nie mam, a tak to mam tutaj cały czas maseczkę. Także czasami mam, czasami nie mam, na dworze to zależy. Teraz dzisiaj jest 29 stopni, więc mi się tego nie chce nosić. Ogólnie nie polecam nikomu chodzić w obcasach w Korei, bo drogi tam też wyglądają tak. Okej, a więc to jest mój obiad, oczywiście hansot. I wzięłam sobie dzisiaj, nie patrzcie na ten syf z tyłu, kimchi jjigae tutaj jest, a tutaj jest na dole ryż i jeszcze dalej łyżeczkę, także idziemy sobie teraz na tarasik zjeść. I ogólnie nie mam jeszcze szklanki żadnej, dlatego przelałam sobie do butelki, którą dawali wodę w samolocie, tą lemoniadę. Zobaczcie, jak ona jest niebieska, fajna. I już ją ogólnie próbowałam i jest bardzo słodka, tak bardzo, bardzo słodka. Więc sobie tutaj siedzę, miałam wam nie spoilerować teraz, ale po prostu się nie da, zobaczcie na to. Tutaj mam Namsan Tower, tutaj jest, o tu mam LG i w ogóle jak to tak mega ładnie wygląda. Wstanę, to będzie ładniej. O. Tak, o. No, ale to jest dla osób, które oglądają wszystkie vlogi, także macie, łapcie tarasik i to będę sobie wcinała. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Ogólnie kimchi zawsze dają w takim opakowaniu, to jest strasznie gorące i przelewa się później do miseczki, którą dają. Tutaj mam ryż i sobie teraz będę jadła. Ogólnie to jest strasznie gorąco i w ogóle siedzę na słońcu, tam jest miejsce w cieniu, ale no to nie wiem, jakoś mi się to bardziej podoba. Ten stolik jest tak gorący, wydaje mi się, że jest więcej niż za 29 stopni, ale po prostu jest dramat. I ja się, mam ubraną, tak mam na sobie tą krótką bluzkę i mam na sobie też jeszcze spódniczkę, nie wiem czy widać, no mam spódniczkę na sobie. A dziewczyny chodzą tutaj w długich spodniach, jedną widziałam w kozakach i ja się pocę w tych ciuchach, co mam teraz. I ja nie wiem, jak można w kozakach wytrzymać. Ja miałam na sobie adidasy, bo w jednej walizce, którą już mam, bo już mam te swoje rzeczy, które zostawiłam tutaj, mam moje takie leciutkie buciki, takie bialutkie i one były właśnie tak fajne, są na taką pogodę, bo są przewiewne i tak dalej, ale nie mogę otworzyć tej walizki w ogóle. Mi się wydaje, że ona się tak zatrzasnęła, bo ona się tam otwiera na jakiś szyfr i to się tam coś klika i one tak, te zatrzaski tak odskakują. I tam się chyba, musiałam tam napchać za dużo rzeczy i tej walizki się nie da otworzyć, więc musiałam w tych adidasach iść, więc mi było w nich ciepło, ale jak te dziewczyny wytrzymują w tych kozakach, to jest po prostu... Ja nie ogarniam, no i też mam na sobie swetry. Nie wiem jak mi, ja umieram, naprawdę ja umieram. Jeszcze mam tą gorącą zupę, która jest też ostra i ten ryż, który też jest ciepły. To nie był w ogóle dobry pomysł, że ja to jem. Jest godzina 14, nie 15 już jest. I to jest chyba taki jeden z chyba z gorszych momentów, żeby siedzieć na słońcu i jeść gorące, ostre jedzenie. Jak jest prawie 30 stopni, pewnie odczuwalne jest więcej, no ale... Okej, kochani, mamy godzinę już jakoś przed 20, ja się nie odzywałam przez jakieś tam 5 godzin, bo chyba o 15 i jadłam obiad. Było tak gorąco, że wróciłam już tutaj do pokoju i miałam dwugodzinną dramkę. Jeżeli właśnie chodzi o tego jetlaga, to mam tak, że ja normalnie wstaję i normalnie tak jak zawsze chodziłam spać o 2, tak wczoraj też poszłam spać o 2, obudziłam się o 10, ale w ciągu dnia strasznie chce mi się spać i tak jak przedwczoraj to było oczywiste, że tam też chyba od 15 tam przez 3 godziny spałam, ale dzisiaj znowu strasznie chciało mi się spać i przez 2 godziny spałam, ale teraz już się przebrałam, tak, bo ogólnie idziemy do takiego parku,
sklepu, na który jest właśnie widok na te wszystkie budynki tutaj, gdzie mieszkam. Dosłownie to jest obok Lotte i chciałam ogólnie iść w ciągu dnia, ale stwierdziłam, że no dosłownie pokażę wam to samo, co wam pokazywałam koło tego sklepu, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało w nocy. Nie obiecuję, że jakoś tego będzie super, bo nie mam żadnego pojęcia, jak ten telefon nagrywa w nocy, bo chyba tego nigdy z Wiktorem nie robiłyśmy. Ale postaram się, żeby to wyglądało w miarę dobrze. Najwyżej jeszcze mam swój telefon i może nim będzie dobrze wyglądało. I zobaczymy, jak to tam będzie. To jest dosłownie ta sama droga, musimy przejść przez to wszystko tak samo, przez te wszystkie pasy, ale pójdziemy tym razem pół metrem, bo nie zrobię tego błędu drugi raz. Miało być szybciej, ale ono okazało, że jest dłużej i bardziej skomplikowane. I zobaczymy, co tam jest. Pewnie oprócz tego, że jest bardzo ładnie oświetlone, bo widziałam zdjęcia, paru drzewek, które tam są, ławki, widoku. Chyba nic tam więcej nie ma, ale zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie tutaj przed wami, o tu, to jest stary dworzec, a tam, tutaj, o. Widać, że ten jest Soul Station i to jest nowy dworzec, a ten to jest stary taki. Znalazłam schody i trzeba iść aż tam na górę, także workout. Ale to naprawdę ładne widoki się robią już. To jest właśnie ten stary dworzec. Fajnie, mega ładne widoki, także polecam. Z powrotem ciemno,
I tak to tutaj wygląda. Taki tarasik. Fajny. Średnio mnie widać ogólnie, ale nie mam jak nawet tutaj muzy. Nie, nie widać mnie. Jest godzina 21:30 i jest tak ciepło, że ja jestem na żółtki rękaw, mam na sobie dresy i klapki. Jest mega ciepło i bardzo mi się to podoba, a nie jest 15 stopni, na przykład pada czy coś. Taka pogoda mi się podoba, no ale to są tak naprawdę ostatnie dni, kiedy jest jeszcze ciepło w Seulu, a później już będzie zimno. W sensie nie wiem, może jeszcze tak tydzień albo dwa będzie tak fajnie jeszcze, a później już pewnie będzie tak, już się robiło jesiennie, także trzeba korzystać jak najwięcej, siedzieć na tym tarasie i no. Także ja sobie teraz wcinam i nie wiem, co dalej.